Nasza wizyta w Rosji rozpoczyna się na dalekiej Syberii, na Półwyspie Kamczackim. Paratunka to wypoczynkowa wieś znana ze swoich gorących źródeł. Jest tu kilkanaście sanatoriów i domów wypoczynkowych. Pietropawłowsk jest największym miastem i stolicą Półwyspu Kamczackiego. Liczy około 180 tysięcy mieszkańców. Niedawno odrestaurowana cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy, główny kościół w Pietropawłowsku. Do odrestaurowania pozostała jeszcze dzwonnica, a dzwony już niecierpliwie oczekują na zakończenie robót. Pietropawłowsk leży na wschodnim wybrzeżu Kamczatki nad Zatoką Awaczyńską, stanowiącą część Morza Beringa. Centralny plac miasta, plac Lenina z jego pomnikiem. Nieopodal statua świętych Piotra i Pawła. Z lewej strony siedziba władz miasta, a na wprost gmach teatru. Najstarszy budynek w Pietropawłowsku. Obecnie mieści się tu poczta. Stary port. Na Kamczatce żyje kilka niewielkich grup narodowych. Odwiedzamy Koriaków, których liczebność szacuje się na około 9 tysięcy. Część Koriaków prowadzi osiadły tryb życia na wybrzeżu, zajmując się rybołówstwem i polowaniem na morskie ssaki. Koriacy w głębi lądu prowadzą półkoczowniczy tryb życia, zajmując się hodowlą reniferów. Tu hoduje się także psy zaprzęgowe. Biorą one udział w dorocznych wyścigach psich zaprzęgów Beringia. Obecnie trasa wyścigu wynosi 1110 km, ale na przykład w 1992 roku wyścig odbył się na trasie przekraczającej 2000 km. Sanie własnej konstrukcji używane w wyścigach. Ciągnie je zaprzęg liczący od 8 do 14 psów. Wnętrze koriackiej chaty. Wizyta nie może się oczywiście obejść bez krótkiego pokazu folklorystycznego. Thank you.
Następnego dnia wyruszamy do podnóża wulkanów Koriackiego i Awaczyńskiego. Ze względu na warunki terenowe przemieszczamy się takim oto pojazdem. Jest to kabina pasażerska zamontowana na podwoziu Kamaza. Jesteśmy w korycie suchej rzeki wypełnionym lawą i popiołem wulkanicznym. Wulkan Koriacki o wysokości 3456 metrów. A niemal obok wulkan Awaczyński. Jest najbardziej aktywnym wulkanem na Kamczatce. Na szczycie widać liczne fumarole. Opuściliśmy koryto suchej rzeki i chociaż to koniec czerwca, trzeba poruszać się po zaśnieżonym terenie. W końcu docieramy do bazy leżącej niemalże u stóp obu wulkanów. Susły nie obawiają się ludzi i już zdążyły się nauczyć, że można liczyć na poczęstunek. Wulkan Awaczyński wznosi się na wysokość 2741 metrów. Jego krater ma 350 metrów szerokości i 200 metrów głębokości. Stacja sejsmiczna podarowana Rosji przez Stany Zjednoczone. Góra zwana Wielbłądem, położona między wulkanem Koriackim i Awaczyńskim, która powstała w wyniku erupcji tych wulkanów. Pogoda w górach jest jak zwykle dość dynamiczna. Chmury już prawie całkowicie pokryły wulkan Koriacki. Miejscowe rośliny spieszą się, by wykorzystać bardzo krótki okres wegetacyjny. Dobry samochód osobowy z napędem na cztery koła umożliwia dotarcie prawie pod górę Wielbłąd. Rododendron złocisty. Baza wykorzystywana niegdyś jako ośrodek przygotowań sportowców do olimpiady zimowej. W końcu docieramy do podnóża Wielbłąda, a chętni wyruszają na jego podbój. Usatysfakcjonowani zdobywcy Wielbłąda wracają do bazy na zasłużony posiłek. Następnego dnia wyruszamy w inny malowniczy zakątek w okolice wulkanu Wiluczyńskiego.
pod nami piękny widok na dolinę i drogę, którą tu dotarliśmy. Nad doliną góruje wulkan Wiluczyński. W tej okolicy miejscami zalega jeszcze kilka metrów śniegu. Dojazd tu tylko dlatego był możliwy, że jeszcze dalej w głębi gór znajduje się elektrownia geotermalna i trzeba utrzymać z nią połączenie. Obszar nazywany Mutnowskim rejonem geotermalnym. U stóp wulkanu Mutnowskiego wybudowano elektrownię geotermalną o mocy 50 MW. Biały Stożek to wulkan Opała o wysokości 2475 metrów. Pokrywa śnieżna osiąga tu do 4 metrów grubości i utrzymuje się od października do czerwca. Totemy przedstawiające bobów wulkanów czczonych przez ilumenów. Bardzo czyste powietrze pozwala dostrzec wczorajsze wulkany Koriacki i Awaczyński, które w linii prostej dzieli od nas około 70 km. Przed nami w całej okazałości wulkan Wiluczyński, wznoszący się na wysokość 2175 metrów. Jest wygasłym wulkanem. Niżej nie ma już śniegu, można zatem urządzić piknik nad brzegiem rzeki. Po obiedzie na łonie natury krótki spacer do basenu, do którego spływają wody z trzech gorących źródeł. Spod basenu piękny widok na znacznie stąd oddalony wulkan Koriacki. Niedaleko od Pietropawłowska znajduje się plaża Halaktyrska z czarnego, wulkanicznego piasku. Plaża ma około 30 km długości, a miąższość czarnego piasku sięga 20 metrów. Pacyfik nie jest mocno wzburzony, ale zasnuty gęstą mgłą ograniczającą widok. Jako że jest już koniec czerwca, łąki przy plaży są w pełni kwitnienia. Z plaży przenosimy się na jedno ze wzgórz w okolicy Pietropawłowska, by z innej perspektywy spojrzeć na wulkany górujące nad miastem. Kolejno wulkan Koriacki, Awaczyński i najniższy z nich Kozielski. Z poziomu ulic miasta widać dokładnie, że leży ono niemal u stóp trzech wulkanów.
Pietropawłowsk został założony w 1740 roku przez rosyjskiego podróżnika Witusa Beringa, który nadał miastu nazwę od nazwy swoich dwóch statków, świętego Piotra i świętego Pawła. Stocznia i port w Zatoce Awaczyńskiej. Ponieważ Kamczatka nie ma połączenia drogowego i kolejowego z resztą świata, Pietropawłowsk jest osiągalny jedynie drogą lotniczą oraz drogą morską. Zalegająca w zatoce mgła nie zapowiada niestety dobrej widoczności w czasie rejsu. Jest tu największa baza okrętów podwodnych Rosji, utworzona jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Półwysep Kamczacki ma powierzchnię 372 tysiące km kwadratowych, liczy 1200 km długości i osiąga szerokość do 450 km. Jest zamieszkany przez około 400 tysięcy osób, głównie Rosjan, Koriaków i Ilmenów. Kamczatka znajduje się w pacyficznym pierścieniu ognia. Na półwyspie jest ponad 160 wulkanów, z których 28 jest nadal aktywnych. Zatoka Awaczyńska jest jedną z największych zatok na świecie. Ma około 24 km długości, jej maksymalna głębokość wynosi 26 metrów i mogłaby pomieścić wszystkie floty świata. Na skalistych wysepkach w zatoce gniazdują tysiące ptaków, głównie mew i maskonurów. Są tu także orły. Zatoka jest dzisiaj stosunkowo spokojna, można więc bez większego ryzyka podpłynąć blisko do ptaków kilkuosobowym pontonem. W drodze powrotnej na statek spotykamy wydrę morską. Grupa skał, zwana Trzej Bracia, wznoszą się u wejścia do zatoki i stanowią naturalną zaporę chroniącą przed falami tsunami. Z tego powodu bywają nazywane rozcinaczami fal albo bramą Pietropawłowska. Symboliczny pomnik na rogatkach Pietropawłowska z napisem „Tu zaczyna się Rosja”. Na koniec pobytu na Kamczatce jeszcze krótka wizyta w mieście Jelizowo.
w centrum handlowym zaopatrzenie w owoce i warzywa jak w europejskim supermarkecie. W dziale rybnym można niedrogo nabyć kawior i łososie. W rejonie Kamczatki występują wszystkie gatunki łososia pacyficznego, który wpływa na tarło do kamczackich rzek. Dzięki komunikacji lotniczej szybko z dalekiej północno-wschodniej Syberii przenieśliśmy się do jej południowo-środkowej części nad spowity porannymi mgłami Bajkał. Pobyt nad Bajkałem rozpoczynamy od przejażdżki zabytkową linią kolejową zwaną Krugobajkałką. W miejscowości Listwianka musimy przepłynąć na drugi brzeg jeziora do portu Bajkał, z którego wyrusza pociąg wiozący zorganizowane grupy turystyczne. Budynek starego dworca, w którym obecnie jest muzeum związane z budową Krugobajkałki. Dodatkową atrakcją przejażdżki jest parowóz ciągnący wagony. Trasa liczy kilkadziesiąt kilometrów i prowadzi brzegiem Bajkału. Wycieczka trwa cały dzień. Pociąg zatrzymuje się na kilku stacjach. Można z niego wysiąść i pospacerować brzegiem jeziora. O tym, że przerwa w podróży dobiega końca, parowóz informuje przeciągłym gwizdem. Jest to dla turystów sygnał, że pora wracać do wagonów, by udać się w dalszą drogę. Bajkał, zwany też Syberyjskim Morzem lub Błękitnym Okiem Syberii, jest najgłębszym jeziorem na świecie, a pod względem powierzchni siódmym. Na kolejnym postoju przewidziano przerwę na lunch. Przerwa jest na tyle długa, że niektórzy zdecydowali się skorzystać z kąpieli, chociaż temperatura wody wcale do tego nie zachęca. Na przylądku Kirkiriej spotkali się budowniczowi idący z obu stron Krugobajkałki. Są tu dwa równoległe tunele. Pierwszy, bliżej linii brzegowej, został wycofany z eksploatacji ze względu na częste osuwanie się skał. Trzeba było otworzyć dla ruchu drugi, bezpieczniejszy tunel. Na tym postoju można odwiedzić dom, w którym zebrano obrazy i pisma rosyjskiego malarza i filozofa Nikołaja Rericha. To już ostatni postój naszego składu złożonego z dwóch wagonów i dwóch parowozów w urokliwym zakątku nad jeziorem. Thank you.
Nasza podróż Kurgobajkałką dobiega końca. Na jej kilkudziesięciokilometrowej trasie jest 40 tuneli, najdłuższy ma 778 metrów i 16 mostów. Na stacji Słudianka, której dworzec jest zbudowany z litego marmuru, nasze dwa wagony zostaną doczepione do pociągu elektrycznego kursującego na trasie transsyberyjskiej. Czas do odjazdu pociągu wykorzystujemy na odwiedzenie znajdującej się w pobliżu dworca cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja. Trasą kolei transsyberyjskiej jedziemy do Irkucka, by stąd autobusem wrócić nad Bajkał do Listwianki. Irkuck leży nad Angarą, jedyną rzeką, która wypływa z Bajkału. Hotel Legenda Bajkału nad samym brzegiem jeziora. Tutaj ma swój początek rzeka Angara. Tablica poświęcona Janowi Czerskiemu na ścianie Muzeum Bajkału. W muzeum jest bogata ekspozycja poświęcona Bajkałowi. Endemiczna ryba omul bajkalski, gołomianka bajkalska, także endemit. Endemiczne raki o 13 odnóżach. Jesiotr. Wyciąg na jeden ze szczytów gór przymorskich o nazwie Kamień Czerskiego o wysokości 728 metrów. Jest stąd dobry widok na jezioro i na źródło Angary wypływającej z Bajkału. Cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja we wsi Krystowka. Port dla floty statków turystycznych i rybackich oraz plaża. Bazar w Listwiance. Oprócz innych tradycyjnych towarów oferuje także duży wybór miejscowych ryb. Na powierzchni 67 hektarów znajduje się skansen architektury drewnianej obwodu irkuckiego. Bazuje on na budynkach ewakuowanych z obszaru zatopionego w wyniku budowy zapory i elektrowni na Angarze. Czuma, drewniany szałas mieszkalny Ewenków. Pomieszczenie do przechowywania zapasów żywności. Chatka myśliwska. Grób Ewenków. Instalacja doprowadzająca wodę do napędu młyna wodnego. A oto i sam młyn. Wiejski spichlerz. Zabudowania wsi kozackiej. Kozacy podbijali Syberię w imieniu cara. Byli zwolnieni ze służby wojskowej i podatków. W zamian za to pilnowali porządku na podbitych terenach, transportowali zesłańców, ścigali zbiegów, zbierali podatki. Wnętrze kozackiej chaty. Piec, na którym było miejsce do spania.
urokliwa prawosławna kapliczka i ulica w kozackiej wsi. Kozacka stanica z basztą z paską przeniesioną z zatopionego Ilimska. Zabudowania rosyjskiej wsi. Gmach uniwersytetu założonego w 1918 roku. Plac Kirowa w centrum miasta, w głębi za fontanną gmach uniwersytetu. Dom Sowietów w miejscu zburzonego soboru pod wezwaniem Matki Boskiej Kazalskiej. Ceglany neogotycki kościół z 1884 roku pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, nazywany też Kościołem Polskim. Cerkiew Zbawiciela została wybudowana w 1710 roku w miejscu drewnianej cerkwi, która spłonęła. Jest najstarszym budynkiem w mieście. Na jej zewnętrznych ścianach są polichromie z XIX wieku. Ikonostas w cerkwi Zbawiciela. Monument z wiecznym ogniem poświęcony żołnierzom poległym w obronie miasta i kraju w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Monument jest położony na tyłach irkuckiego ratusza. Pomnik świętych prawosławnych Piotra i Fiebroni, patronów rodziny. Pomnik generała Białoborodowa. Widok składki dla pieszych na Angarę, pomnik założycieli miasta i Sobór Objawienia Pańskiego. Pomnik admirała Aleksandra Kołczaka. Monastyr Znamieński to żeński klasztor założony w końcu XVII wieku. Na cmentarzyku przy klasztornej cerkwi charakterystyczny nagrobek kupca, który miał 11 córek, ale nie miał syna. Mijając syberyjskie wsie, ponownie jedziemy w kierunku Bajkału. Po drodze zwiedzamy Muzeum Regionalne w jednej z buriackich wiosek.
mamy tu okazję spotkać się z szamanem. Budynek muzeum. Buriaci są narodem mongolskim i liczą obecnie około 500 000 osób. Zamieszkują głównie w pobliżu jeziora Bajkał, ale także w Mongolii i na północnym wschodzie Chin. Strój szamana. Po tradycyjnym powitaniu uczestniczymy w pokazie folklorystycznym w wykonaniu buriatów. Na lunch zatrzymujemy się w restauracji Złota Orda. Już w pobliżu jeziora na niewielkim wzgórzu pomnik Bradyagi, czyli Włóczęgi. Dojeżdżamy do przeprawy promowej i stąd popłyniemy na wyspę Olchon. Na Bajkale jest 27 wysp, a Olchon jest największą z nich. Ma 71 km długości, 12 km szerokości i 742 km2 powierzchni. Ośrodek turystyczny na skraju wsi Hużyr. Na wyspie w trzech wsiach jest około 1500 mieszkańców, głównie buriatów. Największą wsią jest Hużyr. W 1951 roku na wyspę zesłano świadków Jehowy z Ukrainy. Pozostałość po upadłej spółdzielni rybackiej. Wyznawcy szamanizmu w okolicach świętych dla nich obszarów zawieszają hadaki, czyli szarfy dobrych życzeń. Na skraju wsi Hużyr znajduje się skała szamanka, uważana przez wyznawców szamanizmu za jedno z najważniejszych miejsc na świecie. Rankiem wyruszamy na przylądek Hoboj, najbardziej na północ wysunięty kraniec wyspy. Ciekawe skałki, lew i krokodyl. Krótki postój w opuszczonej wsi Pieszczanka, zasypywanej przez ruchome piaski. W czasach stalinowskich była tu kolonia karna. Plaża w Pieszczance. Pozostałości pomostu, do którego przybijały łodzie wracające z połowu ryb. Ta część Bajkału, która jest między wyspą a brzegiem jeziora, jest nazywana Małym Morzem. Przy
przylądek Sagan-Huszyn, co po burjacku oznacza biały przylądek. Na samym końcu widać już przylądek Hoboj, po burjacku Kieł. Wyspa jest górzysta i ma bardzo urwiste brzegi, sięgające kilkuset metrów wysokości. Najwyższy szczyt na wyspie ma 1274 metry. Do przylądka Hoboj trzeba odbyć krótki trekking, gdyż nie można tam dojechać samochodem. Kilka kilometrów stąd jest największa głębia Bajkału. Północny kraniec wyspy, tu już jest otwarty Bajkał. Kolejne piękne miejsce na wyspie. Mówi się, że Bajkał to serce Syberii, a Olchon to serce Bajkału. Przylądek Szumte-Liewy, czyli Skała Miłości. Z lewej strony będzie chłopiec, z prawej dziewczynka, a po środku bliźniaki. Na Olchonie nie ma asfaltowych dróg. Poruszamy się takimi pojazdami z napędem na cztery koła. Objazd wyspy kończymy przy skale Szamanka. Jest to przylądek po burjacku zwany Burhan. Pielgrzymuje w to miejsce wielu burjatów. Bajkał ma 636 km długości, a w najszerszym miejscu osiąga 79 km. W najgłębszym miejscu ma 1642 metry, a jego powierzchnia liczy 31,5 tysiąca km2. Zasoby wodne w jeziorze wynoszą 23 km sześcienne, co stanowi 1/5 światowych zasobów powierzchniowej wody słodkiej. Drewniane pale zwane serge. Według wierzeń szamanów symbolizują one trzy strefy. Najwyższa przeznaczona jest dla bóstwa, środkowa dla żyjących, a dolna dla zmarłych. Jeszcze tylko przeprawa przez cieśninę i powrót do Irkucka. Cerkiew Kazańska ikony Matki Bożej wybudowana w 1892 roku w stylu neobizantyńskim. Katedra Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Irkucku. Jej konsekracja odbyła się 8 września 2000 roku.
Jest to główna świątynia diecezji świętego Józefa w Irkucku, która jest największą diecezją na świecie, o powierzchni liczącej prawie 10 milionów kilometrów kwadratowych, czyli 30 razy większej niż Polska. Kamień Jeleni przed Muzeum Etnograficznym Obwodu Irkuckiego. Strój Ewenków. Kość i ząb mamuta. Figurki kobiet z okresu paleolitu. Czaszka nosorożca. Wyroby z okresu neolitu. Szamańskie stroje Ewenków. Aparatura do produkcji alkoholu. Skóra sobola i pantery śnieżnej. Pomnik cara Aleksandra III. Jeszcze raz Sobór Objawienia Pańskiego, tym razem w strugach ulewnego deszczu. Wewnątrz znajdują się polichromie przedstawiające sceny narodzenia i objawienia Pańskiego oraz tysiąclecia Rosji. Część miasta zwana 130 kwartałem. Zbudowano tu nowe drewniane domy w starym stylu, charakterystyczne dla syberyjskiego budownictwa. Herb Irkucka nadany mu w 1686 roku. Tygrys trzymający w pysku sobola. To już ostatnia cerkiew na naszej syberyjskiej trasie. Żegnamy Syberię i przenosimy się do Mongolii. Niewielki samolot przenosi nas 540 km na południe od Ułan-Bator na pustynię Gobi w okolice miasta Dalanzadgad. Terenowe samochody zabierają nas z lotniska i przewożą do obozowiska w pobliżu Parku Narodowego Gurban Sajhan, co znaczy Trzy Piękności. Nasza baza turystyczna to tradycyjne mongolskie jurty, w których spędzimy dwie noce. Jedziemy do Parku Narodowego Gurban Sajhan, by udać się na trekking do wąwozu orłów. Park leży na północnym krańcu pustyni Gobi. Ma 27 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni i jest największym parkiem narodowym w Mongolii. Góry Gurban Sajhan są jednym z pasm gór Altaj. Sięgają 2600 metrów, a ich najwyższy szczyt ma 2825 metrów nad poziom morza. Kto nie ma ochoty iść do wąwozu orłów pieszo, może udać się tam konno. W tej części pustyni Gobi panuje zimny klimat pustynny z suchymi i mroźnymi zimami i gorącymi latami. Mongolia ma ponad 1,5 miliona kilometrów kwadratowych powierzchni i liczy około 3 milionów ludności.
jest jednym z krajów o najniższej gęstości zaludnienia na świecie. Niestety dotarliśmy tylko do skraju wąwozu orłów. Burza z silnymi wyładowaniami i gradem zmusiła nas do odwrotu. A w naszej bazie ani śladu burzy. Można wysuszyć przemoczoną odzież. Baza leży na wysokości 1500 metrów. Wokół niej są niewielkie wzniesienia, na których umieszczono podobizny miejscowej fauny. O zachodzie słońca pięknie prezentuje się jedno z pasm gór Gurban Sajhan. Owca altajska, największa spośród dzikich owiec. Długość ciała może osiągać nawet 2 metry. Nasza baza w promieniach zachodzącego słońca. Następnego ranka wyruszamy w płaską, stepową część parku Gurban Sajhan. Teren jest całkowicie pozbawiony infrastruktury drogowej i zamieszkany przez pojedyncze rodziny koczownicze hodujące owce, kozy, bydło, konie i dwugarbne wielbłądy. Aż dziw bierze, gdzie na tej pustyni znajdują pożywienie tak duże stada zwierząt. Na terenie parku znajdują się cmentarzyska dinozaurów, których wiek jest szacowany na około 80 milionów lat. Jesteśmy na najsłynniejszym z nich, zwanym Bayan Zag. Cmentarzysko zostało odkryte w latach 20. XX wieku przez Roya Chapmana, który, nawiasem mówiąc, był pierwowzorem bohatera filmów przygodowych Indiany Jonesa. Miejsce to zwane jest także czerwonymi skałami albo płonącymi klifami. W cieniu klifów stadko owiec schroniło się przed południowym słońcem. Na terenie tych paleontologicznych wykopalisk po raz pierwszy znaleziono jaja dinozaura. Las saksaułowy. Saksaułły to rodzaj roślin przystosowanych do ekstremalnej suszy. Mieszkańcy pustyni wykorzystują saksaułł jako źródło opału. Odwiedzamy rodzinę koczowników hodującą baktriany, czyli wielbłądy dwugarbne. Na Gobi występują one także w stanie dzikim. Hoduje się je dla mięsa, skóry, mleka i wełny. Używa się ich także jako zwierzęta pociągowe i do jazdy wierzchem.
czas szybko mija i już pora na powrót do bazy. Po posiłku idziemy na spacer, by spojrzeć na okolicę z innego sąsiadującego z bazą wzgórza. Szarpy na szyjach zwierząt świadczą o tym, że i tu, podobnie jak nad Bajkałem, są wyznawcy szamanizmu. Malowniczo prezentuje się wielkie stado kóz i owiec pędzone przez dwóch pasterzy na koniach. Suche koryto rzeki, które zapewne wypełnia się wodą, jeśli w górach występują intensywne opady. Ostatni rzut oka na bezkresny step i pora pożegnać Gobi, by przenieść się do Ułan Bator. Ułan Bator to stolica Mongolii. Liczy około 1,5 miliona mieszkańców. Wizytę w mieście rozpoczynamy od buddyjskiego klasztoru Gandan, najważniejszego ośrodka religijnego w Mongolii. Klasztor został założony w 1838 roku. Stanowi on unikatowy zespół dawnej architektury, w którym widoczne są style mongolski, tybetański i chiński. W świątyniach klasztoru przechowywane są bezcenne rękopisy, liczne rzeźby i zabytki malarstwa religijnego. Największa świątynia w zespole klasztornym zwana Megjit Janrai Sek Sim. Wewnątrz znajduje się 26-metrowy posąg Buddy, odtworzony w 1996 roku, gdyż oryginał został zniszczony w 1937 roku przez komunistów. Strażnicy po obu stronach Buddy. Wokół stóp i wewnątrz świątyń buddyjskich chodzi się w jednym kierunku zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Brama ograniczająca teren kompleksu klasztornego. Wyjeżdżamy z Ułan Bator do odległej około 50 km miejscowości Tsonin Boldok, by zobaczyć monumentalny pomnik Dżingis Hana, twórcy i władcy Imperium Mongolskiego. Brama wjazdowa na teren kompleksu. Pomnik ma 40 metrów wysokości. Został zbudowany w 2008 roku, a koszt całego kompleksu wyniósł ponad 4 miliony dolarów. W dolnej części pomnika jest centrum obsługi zwiedzających oraz niewielkie muzeum. Z głowy konia można spojrzeć niemal prosto w oczy Dżingis Hanowi, zwanemu także Temudżynem. To jednocześnie punkt widokowy na cały kompleks położony na rozległym stepie. Kompleks nie jest jeszcze w pełni ukończony. W oddali widać budowę pomnika matki Dżingis Hana. Ostatni rzut oka na pomnik i wracamy do centrum Ułan Bator. Centralny plac stolicy Mongolii. Różowy budynek to Narodowy Teatr Opery i Baletu. Od 2013 roku plac nosi imię Dżingis Hana. Wcześniej jego patronem był Suche Bator, przywódca mongolskiej rewolucji.
Jesteśmy na pokazie tradycyjnych pieśni i tańców mongolskich. Niestety filmowanie surowo zabronione. U stóp wzgórza Dżajsan zachowało się jedno z nielicznych już w Mongolii miejsc poświęconych pamięci radzieckich żołnierzy. Na szczyt wzgórza prowadzi 300 schodów. Warto się tam wspiąć, żeby obejrzeć miasto z góry. Wzgórza upamiętnia minione już czasy braterstwa broni i przyjaźni mongolsko-radzieckiej. Stóp wzgórza Dżajsan niejako dla równowagi jest także posąg Buddy. Wieczorem wracamy na plac Dżingis Khana, budynek parlamentu wzniesiony w 2006 roku. W kolumnadzie parlamentu pomnik syna Dżingis Khana. Centralną część przeznaczono dla Dżingis Khana. Po prawej stronie wnuk Dżingis Khana. Pałac Kultury i Nauki oraz Narodowy Teatr Opery i Baletu. Tą wieczorną przechadzką kończymy wyjazd na Kamczatkę, nad Bajkał i do Mongolii.